witamy wszystkich bardzo, bardzo ciepło. Kłaniamy się nisko, bardzo lubimy przyjeżdżać do wrzosowej krainy. A byliśmy tutaj już wiele razy, bo to jedno z naszych ulubionych miejsc na Dolnym Śląsku. To co, umawiamy się, że dzisiaj pochodzimy po lesie. Tędy? Tak. Wrzosowa kraina położona jest w zachodniej części województwa dolnośląskiego. Swoją nazwę zawdzięcza rosnącym tu pośród lasów ogromnym połaciom wrzosów. Na Dolnym Śląsku mamy prawie 523 tysiące hektarów lasów, a to oznacza, że zajmują one 28% powierzchni naszego regionu. Największy obszar leśny znajduje się w północno-zachodniej części naszego województwa i nazywany jest właśnie Borami Dolnośląskimi. To unikatowy, jeden z największych kompleksów leśnych w Europie Środkowej. Te drzwi do lasu są tylko symboliczne. Zapraszamy do przejścia wszystkich, którzy kochają przyrodę, którzy chcą odpocząć, którzy chcą po prostu odetchnąć świeżym powietrzem. Jedynie, których nie zapraszamy, to zmotoryzowani w kładach, krosach, z ogniem i ze śmieciami. A pozostałych zapraszam za mną. Lasy pełnią wiele ważnych funkcji. Regulują klimat i pochłaniają zanieczyszczenia. W ciągu sezonu wegetacyjnego 1 hektar boru świerkowego zatrzymuje około 30 ton pyłów, natomiast 1 hektar lasu bukowego aż 65 ton. Lasy zmniejszają też zagrożenie powodziowe. Pozyskujemy z nich drewno, które wykorzystywane jest w przemyśle. Drzewa wytwarzają tak bardzo potrzebny nam tlen. Jedna 60-letnia sosna produkuje w ciągu doby tyle tlenu, ile w tym czasie do oddychania zużywają aż 3 osoby. I jeszcze jedna ważna rzecz. Lasy dają nam wytchnienie. Kolor zielony uważany jest za uspokajający. Drzewa wydzielają też do atmosfery substancje bakteriobójcze, nazywane fitocydami. Sosna, brzoza i jałowiec wytwarzają wokół siebie 3-metrową strefę wolną od bakterii. Spacery po lesie są więc nie tylko przyjemne, ale i bardzo zdrowe. A co robią leśnicy? Najprostsza odpowiedź brzmi: opiekują się lasem. To znaczy chronią go przed czyhającymi zagrożeniami zarówno ze strony ludzi, jak i samej przyrody. Las się zaczyna od tego, że go sadzimy. W tej chwili jest to 5-letnia uprawa, która jeszcze trochę i wejdzie w fazę młodnika. Dalej będzie coraz bardziej się rozwijało, dojdzie do drzewostanu dojrzałego i wtedy trzeba go wyciąć. Tak samo jak w czasie rozwoju w poszczególnym wieku trzeba część drzewek wycinać. Wycina się chore, osłabione, czy wreszcie, to najłatwiej zrozumie ogrodnik, który jeżeli posieje za gęstą marchewkę i nie przerwie, nie będzie miał z tego żadnego efektu, po prostu będzie wszystko do wyrzucenia. A co dzieje się z wyciętymi drzewami? Nie można zastąpić drewna żadnym innym surowcem, choćby miłośnicy przyrody jak najgłośniej o tym mówili, ale zupełnie inaczej się chodzi po podłodze z desek czy z parkietu niż po podłodze z betonu czy z plastiku. Każdy woli usiąść na wygodnym drewnianym meblu niż kiwać się w metalowych stelażach. Papier, pomimo tabletów, komputerów i tego typu elektronicznych gadżetów, jest niezastąpiony, bo jak pójść na przykład z komputerem do wanny i rozłożyć go sobie zamiast książki czy gazety? Tak jak się nie da muchy zabić telewizorem, a gazetą jak najbardziej. No proszę Państwa, papier jest niezastąpiony, czyli drewno do tego musi być. Z wtórnych surowców się tego nie da odtworzyć. Poza tym przetwórstwo chemiczne drewna daje niesamowitą ilość surowców, bez których i przemysł farmaceutyczny, i chemiczny byłyby w zasadzie znacznie zubożone. Lasów jednak nie ubywa, a przybywa. Teraz zajmują one około 28% powierzchni Polski. Jeśli podzielić by ten areał sprawiedliwie między wszystkich mieszkańców naszego kraju, to wyszłoby, że na każdego z nas przypada ćwierć hektara lasu. Dbajmy więc o to, co nasze. Trzeba pamiętać o jednym, że z lasu my nie tyle korzystamy, co pożyczamy go od przyszłych pokoleń. Starajmy się, żeby zostawić go więcej i zdrowszym, niż otrzymaliśmy, a będziemy sami zdrowsi. Las jest potrzebny również dla zdrowia psychicznego. Nie na darmo zieleń jest kolorem spokoju i ten spokój w lesie można właśnie znaleźć.
W Borach Dolnośląskich dominują drzewa iglaste. Stanowią one ponad 74% wszystkich drzew. Najwięcej jest sosen i modrzewi. Sporo spotkać można też świerków. Pozostałe drzewa to buki, brzozy, olchy i dęby. Nasze lasy są nie tylko coraz większe, ale i coraz starsze. Średni wiek drzew wynosi obecnie 55 lat. Ale są i takie, które żyją już dużo, dużo dłużej. No fakt, jest to ewenement i to w skali europejskiej, ponieważ nasz tutaj Chrobry ma trzecie miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej. Jeżeli chodzi o wiek, ma około 750 lat. Jest to udokumentowane przez doktora Pacyniaka w książce Najstarsze drzewa Polski. I wierzymy mu na słowo, dodając parę lat dla okrągłej liczby. Główne wymiary naszego dębu chrobrego to jest 10 metrów obwodu, co daje ponad 3 metry średnicy i około 30 metrów wysokości. To, że jest w tak dobrej kondycji, będzie to kryptoreklama, ale i my się jako leśnicy przysłużyliśmy, ponieważ już trzykrotnie był konserwowany. W jego wieku on bardzo dobrze wygląda z zewnątrz, w środku niestety jest pusty. Przy tego rozmiaru drzewie jest to zaletą, ponieważ w środku, jak widać, są otwory na przestrzał. Tworzy się efekt kominowy, powietrze suszy go w środku i nie pozwala na rozwój grzybów, które mogłyby mu zaszkodzić. Czuję się na tyle dobrze, że obradza. W tym roku zebraliśmy jeszcze wiaderko żołędzi, żeby jego tam wnuczki hodować. Natomiast najsłynniejsze wnuki Chrobrego to są dęby papieskie. Jest to akcja ogólnopolska, bo lat temu kilka kosz żołędzi był zawieziony do Rzymu. Jan Paweł II je pobłogosławił. Zostały one posiane w szkółce w Kuźni Raciborskiej na Polszczyźnie. Następnie rozdane do wszystkich 400 kilkudziesięciu nadleśnictw. Każde nadleśnictwo posadziło swój dąb papieski i właśnie są to wszystko prawnuki Chrobrego. Piękny dąb. Można by się zastanawiać, dlaczego jest ogrodzony, kiedy każdy chciałby podejść do niego, objąć, sprawdzić, ile osób potrzeba, żeby uchwyciło go w swoje ręce. Niestety, to, że było bardzo dużo takich chętnych, spowodowało, że ziemia obniżyła się o ponad pół metra. Jego korzenie zaczęły wychodzić na wierzch. Nawieźliśmy świeżej ziemi, ogrodziliśmy. Ci chętni, którzy przejdą, nie robią mu już takiej szkody. Jeżeli będzie miał szczęście, może dożyć do przysłowiowego 1000 lat, może nawet trochę dłużej. Wędrówki po Borach Dolnośląskich są bardzo pouczające. Nie sposób się tu nudzić. Znajdujemy się na torfowisku Borówki w Borach Dolnośląskich w gminie Gromadka. Torfowiska występują na terenach o klimacie umiarkowanym i chłodnym. W wyniku odkładania się organicznych osadów na dnie jeziora i zarastania jego brzegów najpierw powstają bagna, a te następnie przekształcają się w torfowiska. Nasze torfowisko Borówki jest torfowiskiem przejściowym. Przed kilkudziesięciu laty były czynnym torfowiskiem, z którego brany był torf. Torf wykorzystywany jest m.in. w medycynie i rolnictwie. Można go także używać jako opału. W tej chwili jest to rezerwat przyrody, ponad 37 hektarów bardzo cennych obszarów przyrodniczo. Tutaj można spotkać wołniankę, bagno zwyczajne, rosiczkę. Torfowiska są również znakomitym siedliskiem wielu gatunków zwierząt i ptaków. Można tu spotkać m.in. żaby, żółwie, głuszce, bociany czy kaczki. A jak będziemy dobrymi obserwatorami, to natrafimy także na ślady bobra, którego trudno dostrzec w dzień. Aktywny jest bowiem o zmierzchu i nocą. Miejsca jego inżynierskiej działalności są jednak bardzo wyraźne i charakterystyczne. Bóbr w Polsce jest pod ochroną. Na terenie rezerwatu torfowisko Borówki została opracowana i wytyczona ścieżka przyrodnicza. Ścieżka posiada szereg pomostów, jest wieża obserwacyjna, jest dużo tablic informacyjnych, gdzie turysta, dzieci szkolne czy rodziny z dziećmi mogą dowiedzieć się o bardzo wysokich walorach przyrodniczych tego terenu, dowiedzieć się o coś o torfowiskach i o roślinach, zwierzętach, które tutaj występują. Na tym terenie też prowadzone są zajęcia przyrodnicze w ramach programu Lekcje w Przyrodzie we Wrocławskiej Krainie.
łatwo tu stracić orientację i się zgubić. A w niektórych miejscach można się nawet poczuć jak nad morzem. Słuchaj, ale mieliśmy być w Przemkowskim Parku Krajobrazowym we wsi Borówki, a ty co, zabierasz mnie nad morze? A nie podoba ci się? Nie, no cudnie jest. I nie wierzysz mi, że wszystko jest w porządku? Nie wierzę. Panie dyrektorze, może pan go przekona? Tak, jesteśmy w sercu Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, na wrzosowiskach, które są na śródlądowych wydmach. Tych wrzosowisk około 7 tysięcy hektarów. Są to wydmy, które mają pochodzenie eoliczne. To trudne słowo, postaram się rozwikłać. Jest to piasek naniesiony przez rzekę Bóbr z Sudetów. Wiatry nawiewały ten piasek. Dzisiaj jest to obszar naszego parku. Wcześniej były to dziewicze obszary leśne, gdzie piachu było tak dużo, że przysypywało roślinność. Zresztą widzimy tutaj kępy wrzosu, który jest rośliną, która pierwsza zasiedla takie wydmy. Stąd tak dużo tych wrzosowisk. Tutaj? Tak, w tym miejscu. To co, pooglądamy krainę? Zapraszam. Wrzosowa Kraina to prawdziwe zagłębie pszczelarzy. W sezonie, kiedy kwitną te piękne wrzosy, przyjeżdża tutaj nawet do 6 tysięcy bartników, a wszystko po to, żeby pozyskać miód, oczywiście wrzosowy. Jest to pierwszy produkt z Dolnego Śląska, który jest chroniony przez Unię Europejską i trzeci z Polski. Dlaczego jest taki szczególny ten miód? Raz, że postać jest tego miodu inna, bo jest miodem galaretkowatym. Drugi raz, że za walory smakowe ceniony jest i za to, że dobrze dezynfekuje i reguluje pracę układu moczowego człowieka. On już w komórkach ma postać galaretki. Jest problem, trzeba specjalnymi takimi urządzeniami, rozluźniaczami do miodu brzosowego nakłuwać plaster, dopiero później można dawać nawirowanie, bo nie ma siły ośrodkowej. Czy trudno się go wyciąga z tych Tak, tak, bo nie ma takiej siły ośrodkowej, która go by go wyrzuciła. Ale nie tylko wrzosowy miód na tych terenach występuje, także inne. To znaczy w tej akurat południowo-zachodniej części Polski pozyskujemy najczęściej miody, tak od wiosny, licząc to rzepakowy miód. A który jest? Niech mi pan od razu właśnie pokaże. Ten skrystalizowany. Rzepakowy. Bardzo szybko krystalizujący miód, ale jest to miód, który bardzo dobrze odżywia organizm człowieka, bo ma dużo glukozy. A glukoza to jest to, co w szpitalu otrzymujemy właśnie. Jak kroplówkę. Tutaj drugi miód to jest właśnie akacjowy. W tym czasie lejący. Lejący, on bardzo długo stoi w stanie płynnym, bo jest to miód. Pochodzi z lasu i akurat czysty odmianowo jest przez to. Pszczoły nie wylatują poza las, bo mają wkoło witące drzewa akacjowe. Czysty odmianowo powiem, że dopiero po roku mętnieje, a przy 2 latach krystalizuje się. Aha, to znowu jest rzepakowy? To jest rzepakowy też, tak, są 2 rzepakowe. Umiem już rozpoznać. Wyjątkowy miód gryczany. Akurat przechodzi krystalizację i zaczyna robić się taki bordo, ale ciemny miód. To jest taka ciekawostka, bo z białych kwiatów akurat został zebrany. Ale jest to miód aromatyczny, mocny. Powiem, że nie wszyscy go lubią za to, że tak, te olejki eteryczne są bardzo ostre. Tak. I ten miód lipowy. To miód wyjątkowy też jest na przeziębienia szczególnie wskazany, bo właściwości miodu lipowego są takie same jak napar z kwiatu lipy. Jest to miód napotny i wskazany właśnie w ten czas, kiedy jest przeziębienie, grypa czy coś takiego. Ten lubię najbardziej. A smakowo też jest dobrym właśnie miodem. Pszczoły, nazywane królowymi owadów, są bardzo pożyteczne i pracowite. Stąd powiedzenie, pracowite jak pszczółka. Dzięki pszczołom mamy pyszny i zdrowy miód, ale także inne wyjątkowe produkty wykorzystywane w medycynie i kosmetyce. Na przykład propolis, mleczko, wosk i jad pszczeli. Bez pszczół nie byłoby również owoców. Zbierając nektar, zapylają one bowiem kwiaty, z których, jak wiadomo, owoce się rozwijają. Pszczoły żyją w rojach, a mieszkają w ulach. W każdym z nich jest jedna królowa, matka. To ta oznaczona niebieską kropką. Robotnice i trutnie są mniejsze. Matka żyje nawet do 7 lat, robotnice tylko od 4 do 24 tygodni, a trutnie jeszcze krócej. Urządlenie pszczoły dla ludzi jest bolesne, dla niej kończy się śmiercią.
Na kilogram miodu pszczoły muszą zebrać aż 3 kg nektaru, a to oznacza, że opuszczają swój ul około 60 tysięcy razy. Pani Wanda Kuzyszyn, przygotowując swoje słynne pszczołkowskie pierniki, zużywa kilkadziesiąt kilogramów miodu rocznie. Ale, aż strach pomyśleć, ile pszczoły muszą się napracować, żebyśmy mogli cieszyć się niezwykłym aromatem i smakiem tych ślicznych ciasteczek. Teraz zaglądamy do wrzosowej chaty. Ależ tu klimat, o to co można zrobić ze starej stajni, a na stole zioła. A na stole zioła, to są właśnie zioła z mojego ogródka. To jest lawenda i mieszanka do kąpieli. Lawendę pozyskuję jako herbatkę, ale również bawię się w woreczkach zapachowych do szaf, do kąpieli. Czyli wrzuca się taki woreczek do kąpieli? Niekoniecznie woreczek, ale zioła z woreczka. I się później w tych ziołach kąpie? I się w tych ziołach kąpie. A tu mamy oleje z ziółkami. Mhm. O tyle są fajne, że do sałatek nie trzeba już więcej dodawać innych przypraw. Mają swój aromat, smak. W tej butelce mamy tymianek. A tu? A tu mamy właśnie meliskę. Na uspokojenie. Na uspokojenie. A tutaj mamy sobie rozmaryn. Rozmaryn jest świetny do sałatek, tam gdzie są czerwone pomidorki, sery. Cudo. A tutaj jest właśnie specjał, który przygotowałam dla Pana. Herbatka wrzosowa. To wie Państwo, ja bardzo Panią lubię. Cieszę się. Tak, ale ja z ograniczonym zaufaniem. Proszę bardzo spróbować, czy dobrze wyszła. Na zdrowie. Tak, oleje. A to jest prawdziwy taki wrzos? Prawdziwy. Tak jak widzieliśmy w krainie wrzosowej? Tak jak widzieliśmy w krainie wrzosowej, bo on jest akurat z krainy wrzosowej. Dobre. Przepraszam za niewiele. 100 lat. 100 lat.